To może teraz podejść, dobrze, tutaj. I proszę, słuchajmy tych kilku świadectw jeszcze, zanim będzie modlitwa o wylanie ducha i błogosławieństwo kończące nasze spotkanie. Pamiętajmy, że największe łaski, jeszcze raz powtarzam, spływają, kiedy jest właśnie koniec spotkania. Więc czekajmy na koniec spotkania, nie żałujmy tego czasu. Jesteśmy tutaj, piękna jest pogoda. Miesiąc temu było ekstremalne spotkanie na zewnątrz, kiedy było bardzo zimno i Pan Bóg nas troszeczkę tak doświadczył zimnem. Prosiliśmy o ciepło, żeby było gorąco, ciepło i teraz rzeczywiście nas Pan Jezus wygrzał na tym słońcu. Dlatego jeszcze wytrwajmy troszkę do końca. Tak samo piłkarze, kiedy grają do ostatnich minut, do ostatnich sekund. Dlatego my trwajmy na modlitwie, na tym spotkaniu jeszcze do końca. Nigdy tego nie będziecie, drodzy kochani, żałować, że wytrwaliście tak na spotkaniu. Czasami ludzie potrafią być na weselach, na ślubach, bawić się wieczorami, nocami i nie żałują tego, a co dopiero, kiedy się chwali Pana Jezusa, jest się z nimi dla Niego. Dlatego prosiłbym teraz, jeszcze wysłuchajmy kilku świadectw. Miłość i miłosierdzie. Mam na imię Jan. Chciałem złożyć świadectwo, jakiego doznałem od miłosiernego Jezusa. Było to w zeszłym roku. Mój Wojtuś, 6-letni wnuczek, zachorował na wysiękowe zapalenie uszu, wskutek czego powiększył się trzeci migdał i Wojtuś tracił słuch. Miał bardzo duży stopień niedosłuchu. Pojechali rodzice do Tarnowskich Gór, był tam leczony i w sierpniu ja byłem tu. Byłem na przeprośnej górce i modliłem się o jego zdrowie, ponieważ już jedną operację przeżył 3 lata temu, z której trudno go wybudzono, więc modliłem się, aby ta była oddalona i niepotrzebna. Wróciłem do domu. Synowa była w poniedziałek na kontroli i przygotowaniu syna do operacji. Nie chodził do przedszkola, ponieważ musiał mieć zdrowy organizm, żeby mógł być poddany operacji. Pani doktor, która go prowadziła, po przebadaniu stwierdziła, że Wojtuś jest zdrowy, że już dobrze słyszy, w normie, że znikł trzeci migdał, wchłonął się, nie dała sobie wiary, była zaskoczona. Poprosiła panią doktor nauk medycznych, która w tym ośrodku pracuje, o konsultację. To miała być chwilowa. Pani doktor przyszła, przebadała, stwierdziła, tak, Wojtuś nie ma żadnych objawów choroby. Powiedziała mu, że jest zdrowy. Ucieszył się. Jak wyszedł do poczekalni, myślała pielęgniarka, która go rejestrowała, mówi, Wojtuś, to widzimy się w środę. On mówi, proszę panią. Ona mówi, ja będę. On powiedział, proszę panią, ale ja nie będę, bo ja już jestem zdrowy. Chwała Panu. Miłość i miłosierdzie Jezusa. Ja przyjechałam ze Śląska, z Łazisk. Mam na imię Krystyna. 2 lata temu byłam w pustelni i dokuczały mi bardzo bóle migrenowe z parę lat, ze 3-4 lata. I kiedy tam byłam, dostałam uzdrowienie. Były 3 osoby, które od Jezusa dostały uzdrowienie. Ja stałam z tyłu, nie zważawszy na to, że to do mnie się odnosi. I ojciec Daniel powiedział, że jest osoba, która ma silne migreny, że ją po prostu ból głowy ma ciężki, a przyjechałam właśnie tam z bólem silnym głowy. I powiedział, że ta osoba jest uzdrawiana, więc... Ale ja tak nie... Po prostu nie zważałam na to uwagi, ale przyjechałam do domu i od tamtej pory po prostu
przeszły mi te wszystkie bóle głowy i Pan Jezus jeszcze bardzo dużo działa w mojej rodzinie, moich bliskich. Wiele łask otrzymaliśmy i chwała Panu za to. Miłość i miłosierdzie. Mam na imię Beata. Przyjechałam z miejscowości położonej w pobliżu Radomia i chciałabym opowiedzieć o niesamowitych wydarzeniach, które miały miejsce w moim życiu, a stało się to za sprawą tego, iż Pan Jezus zaprosił mnie tutaj na spotkania modlitewne. Mogę powiedzieć i stwierdzić z całą pewnością, że moje życie duchowe bardzo się przemieniło. Przyjeżdżałam tutaj kilkakrotnie i obserwowałam, co tutaj się dzieje. Czytałam Ogień Jezusa i stąd wiedziałam, co to jest spoczynek w Duchu Świętym, dar radości, dar łez i na czym to wszystko polega, jak Pan Jezus dotyka tutaj osoby. Rozglądałam się, przyglądałam, uśmiechałam z radością. Nie było we mnie jakiejś zazdrości, tylko raczej taki niesamowity zachwyt i podziw, że Pan Jezus tak bardzo potrafi dotykać ludzi swoją miłością. I pewnego razu, być może to było 8, może 7, może 6 spotkanie, nie liczę, dotknął i mnie, tak zupełnie niespodziewanie. Modliłam się wtedy w trójce modlitewnej za moją córkę, z którą dzisiaj jestem, ponieważ bardzo martwiłam się o jej kręgosłup i chciałam poprosić Pana Jezusa z całego serca, żeby nie wydarzyło się coś najgorszego, czyli żeby nie pojawił się garb. Tego naprawdę bardzo się obawiałam, bo jest tak wspaniałą iskierką Bożą, że obawiałam się, że to mogłoby sprawić, że zatraci swoją cudowną radość życia. I kiedy tak właśnie modliłam się żarliwie za nią, otrzymałam dar radości, zupełnie niespodziewanie. Przy okazji siostra, która była pierwszy raz na spotkaniu przede mną, odwróciła się i prawie pokrzyczała mnie, że jak ja się zachowuję na mszy świętej, przecież nie wolno się śmiać. Jednak tego śmiechu, tej cudownej radości nie da się zatrzymać. Pierwszy raz w życiu doświadczyłam takiej pięknej radości i muszę powiedzieć, że tak cudowną radość może sprezentować tylko Pan Jezus. Co stało się później? Moja córka powiedziała mi: mamusiu, czy wiesz, kiedy ty zaczęłaś tak bardzo radować się? Bo tak naprawdę nie słyszałam słów ojca Daniela, gdyż byłam pogrążona w modlitwie nad Karinką. I wtedy ona powiedziała, że ojciec Daniel powiedział, że Pan Jezus przychodzi do osób, które miały bardzo trudne dzieciństwo i nie potrafią wybaczyć swoim rodzicom. I Pan Jezus przychodzi do tych osób z ogromną radością i właśnie ta radość wtedy pojawiła się w moim sercu. To był początek uzdrowienia, na które przez wiele spotkań i chyba przez dotychczasowe życie przygotowywał mnie Pan Jezus, bo myślę, że gdyby to wydarzyło się 10 lat temu, to ja na pewno nie byłam wtedy gotowa, gdyż byłam takim letnim katolikiem. Aż trudno mi sobie wyobrazić, że nie uczestniczyłam co niedzielę w mszach świętych, że moja modlitwa nie była modlitwą serca, a Pan Jezus, dotykając mojego serca, uzdrawiając mnie, uczy mnie po kolei wszystkiego, uczy jak modlić się sercem. I to, co kiedyś było dla mnie niemożliwe, podziwiałam osoby, które tak pięknie mogą stanąć i modlić się, dziękować, uwielbiać Pana Jezusa, uwielbiać Maryję. Skąd im się to bierze? Naprawdę zastanawiałam się i bardzo się tym zachwycałam. A tymczasem teraz ja sama potrafię stanąć przed oknem, spojrzeć w niebo i uwielbiać Pana Jezusa każdego dnia. Kiedyś moja babcia powiedziała wnusiu, kiedy byłam małą dziewczynką, proszę cię, chodź dzisiaj do kościoła w Wielki Piątek. Jest tam tak pięknie, zobaczysz, jak tam jest cudownie.
Więc poszłam z babcią, ale nie dostrzegłam tego piękna, ale chociaż zapamiętałam właśnie te słowa, że jest tam tak pięknie. I teraz wiem, dziś wiem, co babcia miała na myśli, co babcia przeżywała i co chciała mi pokazać. I babciu, dziękuję ci za to tutaj, chociaż pewnie jesteś w niebie, bo tak naprawdę babcia już jako dzieci prowadziła nas do Boga. Co mogę jeszcze powiedzieć, to to, że kiedyś nie słyszałam, nie widziałam. Byłam taka ślepa jak Bartymeusz, który siedział przy drodze czekając na Pana Jezusa. Ja też czekałam na Niego, chociaż w cichości, podziwiając jak dotyka innych. I doczekałam się, że dotknął mnie, swoją miłością. Teraz zupełnie inaczej patrzę na ludzi, na otaczający świat. I nie powiem, żeby moje życie było łatwiejsze, bo od pewnego czasu zmagam się, doświadczam trudnych wydarzeń w moim życiu, ciężka choroba męża, ale mąż wyzdrowiał. Cały czas z Panem Jezusem niosłam ten ciężar, powierzyłam mu męża i Pan Jezus dopomógł. Dopomógł też święty Józef. Zmagam się też z powrotem do pracy, bo jestem na urlopie i okazuje się, że mogę utracić, jestem zagrożona utratą pracy. I nie wyobrażacie sobie tego, co Pan Jezus robi dla tych, którzy Go uwielbiają, którzy Go kochają. Pan Jezus przygotował mi tak piękną ochronę, że na dzień dzisiejszy nie mogę być zwolniona z pracy. Nawet o tym nie wiedziałam, a dostałam najwspanialszą ochronę, jaką można dostać. Czyli mąż wyzdrowiał, pracę też będę miała, z czego bardzo się cieszę. Ale to, z czego najbardziej się cieszę, to z daru miłości i z tego, że Pan Jezus objawił się tak w moim życiu ze swoją miłością, że pokazał mi, jak bardzo mnie kocha. Zaprosił mnie też na rekolekcje, na których usłyszałam, że Bóg Ojciec kocha każdego człowieka. Tam dowiedziałam się, że kocha też bardzo mnie. I czasu by zabrakło. Chwała Panu. Miłość i miłosierdzie. Emilia, Rzeszów. Trzeba skrótem, więc powiem szybko. Kiedy wyszłam za mąż 25 lat temu, moja mama dała mi obraz Jezusa Miłosiernego. Moja mama od 5 miesięcy bardzo cierpi. Teraz leży w szpitalu. 5 lat temu mój mąż odszedł. Zostałam się z 4 dzieci. Po 2 latach koleżanka zaproponowała mi: pojedź, Emilia, do Częstochowy. Ona tu dzisiaj jest, Czesława, dziękuję ci. Pan Jezus bardzo działa w moim życiu. Bałam się, ale pojechałam do tej Częstochowy. Po 20 latach Matkę Bożą odwiedziłam. Powiedziałam: Matko Boża, nie zobaczę cię, bo jestem w bocznej nawie, ale ksiądz mówi: Komunia Święta tylko przez środkowy Kościół. Więc ja mówię: Matko Boża, no dla mnie jesteś, no, za 20 lat ujrzę ciebie. Ujrzałam Matkę Bożą, pojechałyśmy do parafii świętego Józefa. Tam oczywiście zło działało. Ja słaba, z nerwicą żołądka, stwierdzoną zresztą. Diabełek mi skrzętnie mówi: idź stąd, ale ja nie pójdę. Przecież ja tu przyjechałam się modlić i uwielbiać Pana Boga, więc muszę zostać. I cały czas była taka walka: idź stąd, nie pójdę, idź stąd, nie pójdę. I uzdrowienie nastąpiło. Pan Jezus tak pięknie działa i chwała Mu za to. Panie Jezu, dziękuję Ci z całego serca, ponieważ uzdrowienie było podczas modlitwy w Trójkach. Rok temu przyjechałam tutaj. Świadectwo miałam dać, ale nie byłam gotowa na to. Dzisiaj, jak usłyszałam, że trzeba powiedzieć świadectwo, żeby Pan Bóg nie zabrał nam tego, co nam ofiarował, więc przyszłam tutaj. No ale oczywiście ojciec Daniel mówi: przerwa od świadectw, więc sobie myślę: no dobrze, przerwa. No to nie wytrzymam, nie dam świadectwa. I cóż, i teraz modlitwa w Czwórkach. Emilia, tak, padło. A co to powiem, że w tamtym roku i w odnowie w Duchu Świętym było: otwórz swoje serce, pozwól mi działać. I właśnie w tamtym roku, kiedy mnie zachwiało, nie miałam chwili spoczynku, gdzie jak miałam uzdrowienie z nerwicy żołądka, to miałam tą chwilę spoczynku i tą nerwicę zostałam, Pan Jezus mi ją zabrał po prostu. I w tamtym roku, jak mnie zachwiało, to wiem, że moje serce się otworzyło.
A dzisiaj usłyszałam: Emilio, Pan Jezus uzdrawia Twoje serce. Chwała Ci, Panie. Po tych ważnych potrzebach.